Na jagody Marii Konopnickiej. No, większość z nas zna przecież Zofii Fijałkowskiej ilustrację do poematu Konopnickiej. Jakże tu mierzyć się z klasyką? Ale Katarzyna Minasowicz nie dość, że postanowiła się z nią zmierzyć, to wyszła z tej konfrontacji zwycięsko. Pomysł, aby w ilustracjach połączyć bardzo delikatny rysunek ołówkiem z równie stonowanymi malarskimi impresjami wykonanymi farbami wodnymi, konsekwentnie w jednej tonacji na poszczególnych rozkładówkach, okazał się bardzo dobrym pomysłem. Ilustracje te stanowią pełne liryki i takiej specyficznej, ulotnej atmosfery, właściwie nieco jakby ze snu pochodzące ilustracje tych niezwykłych wydarzeń, jakie mogą mieć miejsce w lesie, jeśli jagody pomagają zbierać leśne ludki. Co ciekawe, gra ze skalą, to, że nagle pojedyncze źdźbła trawy, pojedyncze liście urastają do rozmiarów wielkich drzew, to, że jagody obok siebie ułożone stają się nagle fałdami podłoża, runa leśnego, to są naprawdę wyzwania wizualne dla młodego czytelnika, dla którego taka właśnie interpretacja starego już przecież tekstu może się okazać zaproszeniem do nie tylko wycieczki do lasu, ale też wycieczki w kraj fantazji, w kraj baśniowy, jaki bardzo przekonująco dzięki temu wysmakowanemu projektowi udało się stworzyć Katarzynie Minasowicz.